Mamy bramkarza, tego Szwajcara, który rozmawia 5 językami i on będzie grał w rundzie rewanżowej. A ja mówię, trenerze, mówię, jak, jeszcze raz, proszę mi powiedzieć, sportowo czy językowo? Jednak, wiesz, masz infekcję w kolanie w wieku 24 czy 5 lat po krzyżowych wiązadłach, po pierwszej operacji i masz 5 kolejnych operacji, które gdzieś tam czyszczenia i tak dalej, no to, wiesz, i czytasz nagłówki w gazetach, że to już koniec, jest pozamiatany, że on już nie wróci do piłki, wiesz, no to można się załamać, tak? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Damian Czyżak, program Futbolowia. Moim dzisiejszym gościem, zawsze chcę to powiedzieć, ale zazwyczaj to ja jestem gościem w jakimś innym mieście, w jakimś innym pomieszczeniu, w domu, w studiu, w biurze. Jest podobnie teraz. Jesteśmy na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu, w którym więcej razy i pewnie częściej był mój dzisiejszy gość, a moim dzisiejszym gościem jest Adam Matysek, którego pewnie świetnie znacie z piłkarskich boisk. Witam serdecznie. Witam. Witam serdecznie. Słuchaj, nie ma chyba lepszej osoby, która mogłaby się wypowiedzieć na ten temat, a jest on związany przede wszystkim z Bundesligą i z reprezentacją Polski, ale chodzi oczywiście o bramkarzy i rywalizację w reprezentacji Polski. Obecnie doszło do takiej sytuacji, że jak wiadomo nigdy nie narzekaliśmy na jakby utalentowane, ta pozycja zawsze była dobrze obsadzona, sam to dobrze odczułeś podczas swojej kariery i teraz jest podobnie, jeżeli chodzi o kwestię bramkarza numer jeden, to o swoje powołanie dopominał się Rafał Gikiewicz. I w reprezentacji mamy dobrych bramkarzy, ale z drugiej strony Rafał Gikiewicz świetnie spisuje się w Bundeslidze, w której też spędziłeś dosyć dużo czasu. Jak ty w ogóle postrzegasz jego postać, to właśnie zamieszanie wokół niego, można powiedzieć, i co byś ty zrobił na miejscu selekcjonera? Wiesz, to jest takie trochę trudne pytanie, tym bardziej, że już wcześniejsze lata pokazały, że jednak ta bramka, tak jak wspomniałeś, jest bardzo dobrze obsadzona. Czy to był Artur Boruc, czy Łukasz Fabiański, czy potem Wojtek Szczęsny. I wiesz, Gikiewicz potrzebował bardzo dużo czasu, żeby się ustabilizować. On bardzo późno wszedł jakby, będąc w Freiburgu, bardzo mało grał, nie pamiętam ile występów, ale bardzo mało to było. Zmienił klub na Union Berlin, w którym grał bardzo dobrze i awansował z tą drużyną do Bundesligi, która do dzisiejszego dnia jest, już zaczyna być wizytówką Bundesligi, tak jak wcześniej była Hertha Berlin, to dzisiaj już chyba Herty już mało kto pamięta, bo gdzieś tam w ogonach się pałętają, a Union się bardzo ustabilizował i on po tym awansie odszedł do Augsburga i tutaj ustabilizował swoją formę. Augsburg to też nie jest drużyna, która porywa na kolana. To jest średniej klasy drużyna Bundesligi, która jednak walczy cały czas gdzieś o utrzymanie. Rafał swoją grą, szczególnie może w tym sezonie, gdzieś udowadnia, że jest dobrym bramkarzem, ale tak między nami, czy moja opinia jest taka, że wydaje mi się trochę brakuje mu do tego, żeby być w tej reprezentacji. Oczywiście można się tu spierać, dlaczego Skorupski, może dlaczego Grabara, Majecki, wiesz, no tu można się spierać, tak? Każdy ma swoje zdanie. Ja uważam, że jeżeli trenerzy nie powołują go, czy Jurek Brzęczek go powołał raz bodajże na reprezentację, Jurek mógł to wykorzystać jakby, tak? Biorąc go jakby jako drugiego, trzeciego bramkarza w Lidze Narodów, powiedzmy. Ewentualnie później w eliminacjach. I wtedy byśmy, oczywiście też by nie dostawał szans na granie, tak? Bo wiadomo, że ta hierarchia gdzieś z góry była ustalona. Też jest przykładem dobrym Skorupski, który już w tej reprezentacji jest naprawdę bardzo, bardzo długo, a tych występów ma bardzo mało. Także nobilitacja, będąc w reprezentacji, oczywiście jest bardzo duża, ale czy on sportowo pomógłby reprezentacji? Tu mam mały znak zapytania, bo wydaje mi się, że no teraz ostatnio miał kontuzję, nie grał 3 meczy bodajże w Bundeslidze i będzie musiał dojść do siebie, żeby znowu na jakiś poziom, bo był na bardzo wysokim poziomie. Kto wie, czy trener Michniewicz na końcu gdzieś
Mamy tuż połowa listopada, mamy już Mistrzostwa Świata w Katarze i kto wie, czy bym może jako trzeci gdzieś z szybkiego takiego, szybkiej decyzji nie dołączył do tej kadry. Ja uważam, że wydaje mi się, że są bramkarze, którzy wiadomo, można też dywagować, młody, stary, doświadczony, niedoświadczony. Na pozycji bramkarzy mamy doświadczonych bramkarzy, którzy grają od wielu lat, tak jak Skorupski w Serie A. Oczywiście trzeci bramkarz, różnie z nim bywa, tak, ale jak był, powiedzmy, był jeszcze Fabiański, Szczęsny i Skorupski, no to wiadomo, wszyscy grali w swoich klubach. I tutaj jest, jakby nie było jakby dywagacji takich. Nikt nie brał, jaki w ogóle tematu nie było, tak? Nikt nie otwierał tematu z dziennikarzy, dlaczego Skorupski, dlaczego a nie młodszy, powiedzmy, tak? I ten Skorupski przez te wiele lat nabrał swój wiek już i piłkarski, i wiek taki naturalny, że w tej reprezentacji jest, a potwierdził to meczem doskonałym w Lidze Narodów z Holandią, tak? Że ciężka decyzja. Ja uważam, że ta hierarchia, która jest, jest okej. Zawsze trener podejmuje decyzję. Ja też, będąc jeszcze zawodnikiem, nie zawsze zgadzałbym się z tym czy z tamtym, ale dzisiaj, patrząc z perspektywy jako już też trenera, czy bramkarzy, czy pracującego w stawie szkoleniowym, różne czynniki grają rolę i akurat jakoś nie po drodze jest trenerom z Rafałem Gikiewiczem. Mhm. To ja jeszcze właśnie ten wątek troszeczkę pociągnę, bo pierwsza rzecz, wydaje mi się, że faktycznie ja bym się zgodził, że jeżeli mam dwóch doświadczonych, dobrych bramkarzy, to ten trzeci mógłby jechać młody, bo to fajnie zawsze jakby spełnia swoją rolę taką edukacyjną, nawet jeżeli by nie zagrał, ale z drugiej strony czytałem też taki wątek, nie wiem na ile on jest realny, że sztab rozpatruje też nawet czwartego bramkarza i pytanie, czy wtedy to właśnie nie powinien być Gikiewicz? Jak ty w ogóle postrzegasz branie czterech bramkarzy na przykład na Mistrzostwa teraz Świata? Czy to ma sens, czy na przykład nie lepiej by było wziąć jednego piłkarza z pola? Ja nie sądzę, żebyśmy jechali na Mistrzostwa Świata z czterema bramkarzami. Wydaje mi się, że ten okres, nie wiem, czy decyzja już zapadła w sztabie szkoleniowym. Nie, to ja czytałem o tym wczoraj i gdzieś mi mignęło. Ja też gdzieś mam taką informację, ale nie chcę mi się wierzyć, że trener kosztem zawodnika z pola weźmie dodatkowego bramkarza. No chyba, że ma w planie wziąć Rafał Gikiewicza, no to wtedy byśmy byli zaskoczeni. Żeby zadośćuczynić mu to. Aczkolwiek takie zadośćuczynienie i może docenienie jego dobrej formy w Bundeslidze. Aczkolwiek wracając jeszcze, bo ten wątek przy Mistrzostwach Świata w 2018 roku pojechał Białkowski na Mistrzostwa, co było sporym zaskoczeniem. Zagrał tutaj mecz w Polsce przed Mistrzostwami. Ni stąd, ni znowu w tej reprezentacji się znalazł i pojechał na te mistrzostwa. Także kto wie, może też będzie duże zaskoczenie i Gikiewicz pojedzie na te mistrzostwa do Kataru. Powiedziałeś, że właśnie trenerom nie jest po drodze z Gikiewiczem. To ja też chciałem poruszyć taki wątek, który jest może obrósł legendą. Ty jako były bramkarz to też możesz pewnie dużo powiedzieć, że mówi się, że bramkarz musi być trochę zwariowany, jak i lewoskrzydłowy. I teraz tak trochę można postrzegać Rafała Gikiewicza, który trochę tego wariactwa w sobie ma. Oczywiście mówię pozytywnie, ale właśnie wydaje mi się, że gdzieś też mi to mignęło, czy taka opinia się pojawiała, że mimo, że Rafał Gikiewicz zdobywać jakieś świetne oceny, notowania w Bundeslidze, to niekoniecznie on byłby tam, dobrze się wpasowywał w całą tą grupę, która już tam jest, że mógłby powodować pewne rozbicia, jakieś, nie wiem, no głupie rozmowy mogłyby powstawać na korytarzach na przykład takiego zgrupowania, co by powodowało rozbicie tej grupy. I może dlatego. To jest moja teza. Czasami wiesz, ta teoria tego bramkarza i lewoskrzydłowego już dawno minęła, tak? To już te czasy już naprawdę są bezpowrotne. Są inni bramkarze. I są całe szczęście, że bramkarz czy pozycja bramkarza w światowym futbolu, tak, nie tylko w polskim, urosła naprawdę do poważnej rangi, tak? Myśmy latami mieli swoich wybitnych bramkarzy w reprezentacji i ten stereotyp, który wiele lat na niekorzyść bramkarzy pracował, a czasami my sami chyba bramkarze też dawaliśmy do pieca, żeby tą teorię podtrzymywać jakby. Ale wracając do twojego pytania, wiesz, ja nie znam szczegółów, nie znam dokładnie charakteru Gikiewicza, nie chciałbym go oceniać przez pryzmat
jego charakteru, funkcjonowania w grupie, co też jest oczywiście bardzo ważne w drużynie, ale skoro daje sobie radę też w Bundeslidze, bo to też trzeba powiedzieć, w tej szatni jest na co dzień w tych meczach. Oczywiście ostatnio elektryzował swoimi jakimiś dziwnymi zachowaniami. Jeżeli go to napędza, no to jest okej, okay. A jeżeli go w pewnym momencie to zdekoncentruje, zdemobilizuje, to jest to na niekorzyść dla drużyny. I tutaj on sam musi wiedzieć, w którym kierunku chce pójść, czy jak do tej pory był zbyt spokojny, może tak doszedł do wniosku, a przy okazji tego meczu w Bremen, gdzie sprowokował trochę niepotrzebnie sytuację, oczywiście obroniąc rzut karny tam w doliczonym czasie gry, no to jest naprawdę, to jest wielkie wydarzenie. Tym bardziej, że Augsburg ten mecz wygrał i dzięki jego interwencji właśnie z tej ostatniej sekundy praktycznie meczu. Wiesz, tu można dywagować. Wydaje mi się, że te czasy minęły. Mamy inteligentnych bramkarzy, czy mieliśmy inteligentnych bramkarzy, a każdy z tych, wiesz, trzeba sobie też wyobrazić, że ty na tym boisku jesteś sam. Masz swoją szesnastkę, bramkę, którą musisz obronić, tak? Oczywiście jest drużyna, która gdzieś ci pomoże, ktoś ci pomoże zablokować jakiś strzał, ale w gruncie rzeczy ty odpowiadasz za bardzo dużo na tym boisku. I teraz, jeżeli czekając na akcję przeciwnika, I przygotowując się cały czas mentalnie, czy czekasz na tą piłkę, kiedy ona będzie uderzona, kiedy będzie jakaś wrzutka, czy mam wyjść, czy mam nie wyjść, wiesz, to jest strasznie dużo emocji w sobie, musisz to kontrolować na tyle, żeby nie zawieść, wiesz, nie, bo to jest, wiesz, no to poważne mecze już są, tak, rozmawiamy o Bundeslidze, o reprezentacji, o mistrzostwach świata czy Europy, to są już poważne mecze, tak, i teraz ty musisz to być tak skoncentrowany, tak przygotowany, nie tylko formą fizyczną, swoimi umiejętnościami, co jest ten, ale psycha musi być naprawdę na wysokim poziomie i musisz wyważyć to wszystko, co się na boisku dzieje i zachować w każdym momencie zimną krew do skutecznej interwencji. Mhm. Słuchaj, to może zamykając ten wątek, bo to pewnie dyskusję można było toczyć na różne podrozdziały. Powiedz mi czysto hipotetycznie, jesteś tym selekcjonerem, trzeci bramkarz, kogo bierzesz? No przecież zabawmy się, mamy taki trochę, wydaje mi się, trochę może problem mamy, bo czy Majecki, czy Grabara, którzy wyjechali, Grabara został wypożyczony do Danii i całkiem dobrze sobie radził, ubiegły sezon również miał udany. Nie wiem, powiem ci, no z Ligi Polskiej to oczywiście nie widzę kandydata. Zbyt wcześnie może jest, bo mamy tak młodych zawodników, którzy gdzieś tam już grają i całkiem nieźle sobie radzą, ale jednak ten poziom międzynarodowy jest bardzo wysoki. Tutaj, wiesz, ty nie możesz liczyć, czy trener nie może liczyć na eksperymenty. Ty musisz mieć jednak osobę, z którą ci się jako trenerowi dobrze współpracuje, która dobrze współpracuje z grupą bramkarzy, bo wiesz, z tymi bramkarzami to kiedyś różnie bywało, tak? Nie do końca się wszyscy lubili, będąc na jednym treningu albo w jednej szatni, także tych historii też już bardzo dużo zostało napisanych czy powiedzianych, ale czyli brałbyś bardzo dużo takie aspektów pod uwagę. Dlatego tak starałem się. Ale zabawmy się, wiesz, no to nic nie. Wiesz co, wydaje mi się na dzień dzisiejszy Grabara, jeżeli można tak powiedzieć, tak? No bo jest w tej kadrze już cały czas gdzieś tam jest brany. W Lidze Mistrzów zrobił show. Dokładnie. I tutaj to też cały czas wszystko na plus idzie. Tutaj wydaje mi się, że jeżeli trenerzy, bo wiesz, no mamy dwóch bramkarzy, którzy jakby są już z urzędu, tak? Czyli można powiedzieć jest Wojtek Szczęsny i Skorupski. No i tego trzeciego nie sądzę, żebyśmy daleko musieli szukać, bo to może być Grabara. Okej, okay, dobra. Wiesz co, to zanim przejdę do drugiego wątku, który też chciałem z tobą poruszyć, tym drugiego tematu, to tak jeszcze szybko wtrącę, to jakim ty byłeś bramkarzem właśnie, jakbyś miał siebie określić dzisiaj? Byłeś właśnie takim typem szalonym, spokojnym? Wiesz co, ja, wiesz, no co ty się uczysz swojego grania, nie tylko na treningach, ale funkcjonowania też w grupie, funkcjonowania. Te czasy były całkiem inne, tam im byłeś bardziej zwariowany, tym fajniej się wszyscy cieszyli, tak, że a to się nie zawsze odbijało jakby na formie sportowej, bo jednak ta dekoncentracja, te powiedzmy, te ciągłe jaja, które gdzieś tam może każdy jest przyzwyczajony, to
wiesz, no to w pewnym momencie przeszkadza, także ja też szukałem jakby swojej drogi, ale dosyć szybko gdzieś, dosyć szybko sam jakby znalazłem swoją drogę, żeby się nie dekoncentrować nawet w tygodniu jakimiś rzeczami, które mogą spowodować, że na meczach będziesz rozkojarzony, że będziesz, wiadomo, to są różne czynniki, jest, wiesz, rodzi się dziecko, jest rodzina, etapy, wiesz, nieprzespane noce, wiesz, aczkolwiek ja sobie dobrze z tym radziłem i jakoś z żoną żeśmy poukładali to, że nie zawsze te zgrupowania były, a przed meczami czasami często się spało w hotelach, ale też czasami w domach, także tu żeśmy sobie radzili i ja z tym nie miałem najmniejszych problemów, ale wiesz, to jest też taki etap, że się uczysz swojego grania, uczysz się nie tylko tego grania na boisku, bo musisz iść do przodu, tak? Jeżeli chcesz osiągnąć coś, to musisz iść do przodu, trenować, kontrolę mieć nad pewnymi rzeczami życia towarzyskiego, co wszystko wpływa na jakąś formę. I wydaje mi się, że taki dobrym etapem wyjazd do Niemiec mi jakby pokazał nową drogę nauczenia się pewnych rzeczy, które mi jakby w przyszłości bardzo, bardzo pomogły i były widoczne. Bo wiesz, jakby w twoich latach kojarzą mi się tak zawodnicy z Bundesligi, no to Oliver Kahn, oczywiście, no to jest totalnie człowiek legenda, ale też na boisku zwierzę, można powiedzieć. Ale no z polskich przykładów to nie wiem, no Szamo był totalnym wariatem, jeżeli chodzi o pewne kwestie, ale czy Radek Majdan, z którym też rywalizowałeś, ale tak ciebie i Jurka Dudka kojarzę raczej ze spokojnego stylu takiego bycia, raczej nie mieliście jakichś ekscesów takich. Nie, tutaj wiesz, myśmy mieli też mimo wszystko, że czy Radek Majdan, czy Jurek Dudek, to w sumie między nami nie było nigdy żadnych nieporozumień, tak? Myśmy szanowali siebie jako koledzy, jako bramkarze i wiadomo, wiesz, też musisz się nauczyć, tak jak wspomniałem wcześniej, pewnego spojrzenia. Oczywiście bramkarz może grać tylko jeden. Nie ma pozycji drugiej na boisku, że będziesz grał ewentualnie prawym obrońcą, ale trener cię przesunie troszkę wyżej i też sobie dasz radę lub bardziej do środka też sobie dasz radę. Bramkarz jest jeden i tutaj te szczęście albo nieszczęście jest z jednego albo drugiego, który musi albo na trybunach usiąść, albo na ławce rezerwowych. I tutaj te czasy, które wspomniałeś, czy Jurka, czy Radka, to wspominam bardzo dobrze, bo naprawdę nie mieliśmy żadnych nieporozumień, nie było, wiesz, Jurek też miał kable, że nie zagrał w meczu z Norwegami, bo może miał prawo uważać, że powinien grać, ale w gruncie rzeczy widzisz, trener podejmuje decyzję i trener tą decyzję podjął dobrą. Ale ja nie pamiętam waszych takich sytuacji, że wy, czy Dudek, czy Matysek nigdy nie chodzili do mediów i nie narzekali. Tego akurat nie przypominam sobie, nie? Bo byli bramkarze, którzy raczej głośno wyrażali swoje opinie, a wy raczej byliście takimi osobami, które... No wiesz co, to też... Nie przypominam sobie, może się mylę, może gdzieś było. Może wiesz, zawsze gdzieś zdarzy się coś, czy mogło się zdarzyć coś, co ja powiedziałem, czy Jurek bardziej może nie. Bardziej może ja. Powściągliwi byliście. Ale wiesz co, to też uczy zachód, wiesz? To uczy zachód tej takiej sportowej pokory, bo... A chyba Niemcy zwłaszcza, co? Wiesz co, to nie powiedziałbym, nie? Że Niemcy. Po prostu jesteś w nowym otoczeniu, w nowym środowisku. Musisz poznać schematy, musisz poznać, jak to funkcjonuje, jak media funkcjonują, jak ty z tymi mediami funkcjonujesz, wiesz. Oni też media od ciebie wyciągały, szczególnie jest taka jedna gazeta, nie będę wypowiadał, na głos się do dzisiejszego dnia funkcjonuje, aczkolwiek nie wiem, czy jeszcze jakie nakłady mają, ale było swego czasu, no, było bardzo mocna na rynku, jeżeli chodzi o różne tytuły, nagłówki i tak dalej. I to dotyczyło się też piłki nożnej. Wspomniałeś Olivera Kahna, który lubiał czasami sprowokować, miał jakieś dziwne zachowanie na boisku, co jemu prawdopodobnie pomagało. On szukał tej adrenaliny. Se wyobraź, ja zamieniłem z nim niejednokrotnie kilka słów jakiś tam po meczach, przed meczami, najczęściej po meczach. I on mówi, wiesz, mówi, grając w Bayernie Monachium masz może jedno, może dwie sytuacje, no. I jeżeli tam cię nie ma, no to kończy się to bramką. Oczywiście my strzelimy 5 albo 4, ale ja nie chcę puszczać żadnej bramki. I on szukał tej adrenaliny wśród właśnie takich dziwnych zachowań, które pozwalały mu jakby zatrzymać ten poziom, wysoki poziom takiego napięcia i wiesz, skutecznej interwencji. Mhm. A tak jak z nim rozmawiałeś, to jakim był człowiekiem? Tak byłeś w stanie to ocenić, czy to były krótkie rozmowy raczej? Wiesz co, to były krótkie rozmowy, okay. które nie były jakimś tam, że można się poznać, nie można się poznać. Oczywiście tam mówię, no graliśmy przeciwko sobie, to zawsze rozmawiasz, czasami dłużej, czasami krócej, ale zawsze to było na zasadzie,
że wiesz, że on po prostu szukał tej adrenaliny, bo taka jest piłka. On się tego nauczył. Pamiętam jego czasy w Karlsruhe, kiedy różnie się też zachowywał i nawet się go bali, powiedzmy, z jego zachowanie, bo nie wiadomo co. Sędziowie byli bardziej pobłażliwi, powiedzmy. Nie było VAR-u, nie było, nie wiem, 50 kamer na stadionie, wiesz. Ta piłka trochę inna była, wiesz. Dzisiaj wydaje mi się, z perspektywy czasu, sam jak siedzą dzisiaj na krześle prezydenta klubu Bayernie Monachium, to też się zastanawia, czy jego funkcjonowanie w obecnej piłce miało miejsce. Wydaje mi się, że nie. Także mówię, refleksja potem po czasach jest, po wielu latach jest, ale wiesz, to mówię, czasy tak się zmieniły, wy to też jako kibice, jako doświadczacie, jak ta piłka się w krótkim, można powiedzieć, czasie bardzo zmieniła. Nie, no bardzo, bardzo. To właśnie dopiero z perspektywy czasu zauważa człowiek, jaki postęp nastąpił w tej piłce i też można realnie ocenić, że faktycznie wasze czasy były zupełnie, zupełnie inne. Trochę czasu minęło. Muszę cię zapytać też o drugi temat, już bardziej związany z twoim kolegą z reprezentacji, który można powiedzieć, wasze drogi spotykały się i na boisku, ale też ławka trenerska, twoja dyrektorska. Widzieliście się, chodzi mi o Jerzego Brzęczka, który przeżywa trochę w swojej karierze już po piłkarskiej taki trochę roller coaster. Od bycia trenerem przez selekcjonera, teraz Wisła Kraków i faktycznie gdzieś ta kolejka wagonik jedzie w dół. W ogóle jak ty to postrzegasz, jak na to patrzysz? Znasz Jerzego Brzęczka pewnie i możesz coś więcej powiedzieć, co ty uważasz? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest moje osobiste zdanie, tak? Że mój ten pomysł Zbyszka Bońka na nominację Jurka Brzęczka na pierwszego trenera reprezentacji Polski był zbyt, wydaje mi się, za szybki. Jurek bardzo krótko jakby w tej dorosłej, dużej piłce funkcjonował do momentu objęcia funkcji trenera reprezentacji. Oczywiście osiągnął wynik z tą reprezentacją, bo on awansował do Mistrzostw Świata, utrzymał się w grupie Ligi Narodów i wiesz, i miał prawo być zdruzgotany, powiedzmy, decyzją Zbyszka Bońka w grudniu, że tym trenerem już nie będzie. I wiesz, szybko objął funkcję Wiśle Kraków i wiesz, też musisz patrzeć, jakim materiałem grasz, tak? Jaki materiał tam jest, jak ten klub funkcjonuje. Jakbyśmy się cofnęli rok, dwa, trzy do tyłu, to było bardzo dużo negatywnych rzeczy, które prawdopodobnie mogły się skupić też na działalności klubu, na funkcjonowaniu zawodników i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście trener ma taki skład, jakim dysponuje i możliwości klubu są takie, jakie są. Oczywiście jest to in minus dla Jurka, jeżeli gdzieś w takich okolicznościach odszedł z Wisły Kraków, ale wydaje mi się, że on jeszcze przyjdzie, bo pamiętam przecież on był kapitanem reprezentacji w Barcelonie, reprezentacji olimpijskiej, także był kapitanem w młodym wieku już grając w Olimpii Poznań, także to jest chłopak, który oczywiście musi się pozbierać, tak? No bo to dostajesz dzwona krótko przed nowym rokiem, za chwilę okej, zadanie wykonałeś, ale coś tam nie funkcjonowało. Jurek o tych szczegółach nigdy nie mówił, czy prezesi, czy Związek Piłki, Polski Związek Piłki Nożnej. W kuluarach dużo się na ten temat mówiło o funkcjonowaniu, ale wydaje mi się, że Jurek wróci. Jurek ma charakter do tego, żeby być trenerem. I teraz jest pytanie, jak szybko się pozbiera, jak szybko dostanie szansę kolejną trenera w reprezentacji, może innego kraju, może lepszego klubu w Polsce. Myślę, że te propozycje będą. On potrzebuje może teraz też czasu, żeby pewne rzeczy przeanalizować, pewne rzeczy przeanalizować i za i przeciw, co się wydarzyło, co zrobił źle, bo to zawsze tak jest, że robisz źle i robisz dobrze, tak? I teraz ta sytuacja Wisły Kraków w tabeli, czy do momentu odejścia Jurka,
no nie była fajna, tak? Po dobrym, bardzo dobrym początku każdy myślał, że to już będzie taki, wiesz, spacerek, powiedzmy, w pierwszej lidze. Okazało się, że nie. Ale tak, to jest taka jest piłka, że im szybciej się Jurek teraz pozbiera, tym szybciej będzie mógł znowu pokazać, że ma zadatki na dobrego czy bardzo dobrego trenera. Wiesz, bo ja myślę, że tutaj tak do końca nie chodzi o deprecjonowanie jego umiejętności trenerskich, bo pewnie on jest dobrym trenerem, ma świetny warsztat, nieprzypadkowo pewne wyniki robił i tak dalej. Ja myślę bardziej, że jego troszeczkę pogrążała ta kwestia okopywania się w tym takim, że nic nie zrobił źle, nigdzie nie popełniono błędów, a tak naprawdę wszyscy dookoła są źli, dziennikarze i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, dochodzą te, można powiedzieć, powiązania relacyjno-rodzinne z Kubą Błaszczykowskim. To sprawia, że opinia publiczna, kibice patrzą na to jeszcze przez ten pryzmat, co dodatkowo narzuca mu presję. Może zabrakło właśnie tej przerwy na refleksję, o której ty mówisz, że teraz dopiero ją będzie miał i będzie mógł spojrzeć na to z innej perspektywy, a z drugiej strony pytanie, czy on wyciągnie wnioski, bo mówię, mam wrażenie, że już podczas bycia selekcjonerem i zaraz po, on troszeczkę jakby utwierdzał się dalej w tym przekonaniu, że to nie on popełnił błąd. To zwolnienie, które było też pochopne przez Zbigniewa Bońka, mogło go też w tym przekonać jak najbardziej, bo przecież w końcu, tak jak mówisz, co widzieliśmy, no on ten awans zrobił, prawda? No i teraz taki mam wniosek, więc mówię, może on nie jest złym trenerem, tylko pytanie, czy on wyciągnie wnioski. Nie wiem, jak ty go postrzegasz. No wiesz, mi jest trudno powiedzieć. No rozumiem. Wydaje mi się, bo wiesz, nie spotykamy się na co dzień, nie? Już wiesz, no nie mamy od jakiegoś czasu takiego kontaktu stałego, także wiesz, to jest tylko i wyłącznie jego indywidualna teraz, wiesz, no chęć pozbierania się jak najszybciej, nie schowania się właśnie w tym momencie, kiedy gdzieś ci nie poszło, powiedzmy, miałeś różne medialne oceny swojej osoby, czy trener reprezentacji, czy wspomniałeś o tych powiązanych rodzinnych, wydaje mi się, nie powinien się chować, powinien wyjść, pokazać, że jest dobrym trenerem i wiesz, no i te wnioski musi wyciągnąć, bo jeżeli tych wniosków nie wyciągnie, no to albo go zobaczymy na ławce trenerskiej, albo go nie zobaczymy. I tutaj jest tylko pytanie, jak sobie poradzi, bo ta presja na trenerach jest, bo wiesz, mimo wszystko, umówmy się, wiesz, nawet Polska Liga, która wiesz, do potentatów nie należy, to jest jednak presja bardzo duża prezesów, kibiców i tak dalej. Także Wisła Kraków była tego przykładem. Mhm. Słuchaj, muszę też dopytać o kwestię przechodzenia oczywiście z kariery piłkarskiej na tą już, można powiedzieć, etap po karierze, bo u Ciebie to przebiegło w taki sposób dosyć gładki, mam wrażenie, może mylne, ale to możesz o tym opowiedzieć, bo Ty, można powiedzieć, z boiska przeszedłeś też w dres piłkarski, ale już jakby od tej drugiej strony trenowałeś bramkarzy, więc tak naturalnie to przechodziło. Później pojawiła się ta kwestia też bycia dyrektorem sportowym, więc już można powiedzieć bardziej garnitur, koszula, ekspert w telewizji, to też jest już trochę inna rola i tak naprawdę chciałem zapytać, czy Ty nie odczułeś, bo to, że byłeś trenerem bramkarzy, to było dla Ciebie naturalne, ale to bycie dyrektorem sportowym już w Polsce nie jest łatwe. Po Twoich doświadczeniach jeszcze w Niemczech pewnie też odczułeś, jakie to są duże różnice. I czy nie odczuwasz, że odbiłeś się trochę od ściany, jeżeli chodzi o kwestie takie struktury administracyjne w ogóle w klubach piłkarskich w Polsce? No wrócę do początku Twojego pytania, czy łagodnie przeszedłem tą z bycia zawodowym sportowcem, piłkarzem do piłkarskiego emeryta w cudzysłowie, bo tak niejednokrotnie można przeczytać. Wydaje mi się, że tak, ja miałem taki moment roku właściwie po skończonej karierze, że nie robiłem nic praktycznie i to był może trochę mój błąd, bo troszkę się wagowo, nieładnie powiem, zapuściłem, co było też no, taką naturalną chyba drogą, że po prostu... A u sportowców to widać od razu. U sportowców, nie? Jeżeli ty od 9 roku życia uprawiasz ten sport, nie wiedząc o tym, że jeszcze będziesz tym zawodowym piłkarzem, czy koszykarzem, czy siatkarzem, poświęcasz dużo czasu, no i potem gdzieś tam z automatu wchodzisz w tą dorosłą piłkę i latami to robisz. Latami to robisz codziennie, z jakimiś małymi przerwami na urlop, święta, Sylwester i znowu zaczynasz pracować. Także
te 2 kilo powiedzmy, 1,5 kilo, wiesz, to już człowiek miał, wiesz, na czole się pocił, bo za chwilę była waga i trzeba było się zważyć, tak? I czasami były kary, powiedzmy, jakieś tam za 1 kilo na stare pieniądze jeszcze 100 marek, powiedzmy, tak? I tak dalej. I zawsze gdzieś tam miałem z tym problem, ale potem w ten moment właśnie tego nic nie robienia zająłem się dziećmi, zawoziłem do szkoły, ale w pewnym momencie poszedłem do parku i musiałem sobie pobiegać, ale już było troszkę za późno. Wiesz, te lata sportu też jakieś tam piętno na kościach, stawach zostawiły. Naskakałeś się trochę. Troszkę się narzucałem, naskakałem i wiesz, i to jednak zostawiło ślad i musiałem jakby troszeczkę spasować, ale za chwilę, właśnie tak jak wspomniałeś, poszedłem w tą byłem U21 trenerem bramkarzy reprezentacji Polski. Też był akurat między innymi Fabiański, był Ciężniak i wiesz, to były takie dwa nazwiska, które faktycznie wyszły dalej, a Fabiański, no już wiadomo, na jaką pozycję zapracował w polskiej bramce. I wiesz, i to potem jakby pociągnąłem 10 lat w Norymberdze. W Norymberdze akurat to też tak się troszkę przypadków w tym wszystkim było, bo ten trener, Wolfgang Wolf, ja skończył mi się kontrakt w Leverkusen, miałem po tej operacji barku, nie chciałem przedłużyć tego kontraktu w Leverkusen i od razu miałem dwie, trzy propozycje, które były bardzo intratne, a między innymi Wolfsburg. I ten trener właśnie, Wolfgang Wolf, był trenerem Wolfsburga i tak dalej, i tak dalej. No i myśmy się spotkali, rozmawiali, podpisałem wstępną umowę, ale no to ramię czy ten bark nie był do końca wyleczony, bo jednak potrzebowałem jeszcze 3-4 miesięcy, żeby dojść do takiej, powiedzmy, naprawdę używalności bramkarskiej. I to spaliło na panewce. No i potem po latach gdzieś, nie chcę skłamać, trzech latach został trenerem Norymberdze, no i mieliśmy kontakt, no i zaproponował mi właśnie trenera bramkarzy. Szukali kogoś z doświadczeniem, żeby trochę tych bramkarzy trochę może nie lepiej, ale z doświadczeniem bramkarskim szkolić. No i tak z tego powiedzmy pierwszego kontraktu zostało 10 lat potem następnych. Także fajna sprawa. A wracając do tutaj tej pozycji dyrektora sportowego, wiesz, ja w pewnym sensie chciałem gdzieś tam zawsze to robić, w sumie, bo wiedziałem, że wiesz, do końca nie będziesz mógł cały czas na boisku poświęcać dużo energii, dużo, wiesz, to nie jest, wiesz, pozycja, ja sobie nigdy nie wyobrażałem pozycję czy funkcję trenera bramkarzy po to, żeby dyrygować, żeby stać, żeby dyrygować, żeby być aktywny w treningu, żeby czasami pokazać, czasami, wiesz, no, to też się wiąże ze strzałami i tak dalej, i tak dalej. Ja tak wspomnę pokrótce, to już nie chcę wracać do tej historii, wiesz, po 5 operacjach kolana, no to w pewnym momencie już też czujesz, że trzeba zadbać o zdrowie i taka codzienna praca, jeszcze pracowałem, wiesz, brałem tych utalentowanych bramkarzy, wiesz, do swoich treningów dodatkowych w klubie i wiesz, i to wszystko gdzieś tam się nawarstwiało i w pewnym momencie mówię, zrobiłem takie dwuletnie studium menedżerskie i myślałem, że wiesz, po powrocie do Polski to będzie troszkę funkcjonowało, ale wydaje mi się, to też trochę dwa światy mentalnościowe jakby się zderzyły, bo wiesz, będąc bez mała, nie wiem, 18-15 lat na zachodzie, wiesz, też łapiesz trochę inne codzienne funkcjonowanie, wiesz, i to też było na przykład takim fajnym do zobaczenia punktem, będąc w reprezentacji, kiedy myśmy mieli bardzo dużo zawodników z zagranicy, Jacek Zieliński z Legii Warszawa, Tomek Łapiński, powiedzmy, czy Siadaczka, czy Krzysiu Ratajczyk, czy Wojtek Kowalczyk, wiesz, to było bardzo mało tych zawodników jakby z Ligi Polskiej i oni dopasowywali się do nas. Do tych, wiesz, do tego może nie reżimu treningowego, ale jeżeli masz 8 zawodników, takich. No taki można tak powiedzieć, wiesz, jakieś tam dyscypliny, trochę punktualności, takiej, wiesz,
I no jak Tomek Haj to był na zgrupowaniu, to domyślam się, że tam był. Wiesz, i to, ale to też ułatwiało trenerowi, no, wiesz, działanie. Wiesz, o co chodzi? To nie to, no wiadomo, każdy miał gdzieś tam swoje za uszami, ale jednak ten, wiesz, myśmy bardzo chcieli wygrać. Każdy gierka na treningu, to co, wiesz, łyknąłeś w Niemczech, to co na co dzień masz w Niemczech, to chciałeś to przyłożyć na reprezentację. Też do końca się tego nie dało, tak? Inne warunki, więcej luzu, może takiego trochę... takiego ogólnego, wiesz, media nie były tak zainteresowane, no były, bo były, ale nie były tak zainteresowane, jak na przykład w Bundeslidze, czy tutaj, i tutaj to jakby trenerowi pomogło, bo i to zderzenie, jeszcze właśnie wrócę do tego tutaj, że wiesz, że słyszysz odprawę trenera z juniorów, słyszysz odprawę, czy zachowanie trenera na ławce rezerwowych w czasie meczu CLJ-ki albo niższej kategorii wiekowej, no i się tak zastanawiasz, co oni chcą przekazać tym zawodnikom, czego oni chcą nauczyć. Te wszystkie takie, co my mamy, takie właśnie, co kiedyś było bardzo często używane, a dzisiaj też to jeszcze słychać, różne na KH i tak dalej, i potem na końcu jeszcze zadyma z sędzią czy sędziną po meczu, wiesz, także to są takie rzeczy, że wiesz, no całe szczęście, że to zostaje cały czas gdzieś ukrócone i tak dalej, wiesz, i faktycznie to było troszkę zderzenie, to był też ciężki okres, nie, bo to jednak zaraz co przyszedłem w październiku bodajże, no to w grudniu Mariusz Rumak musiał odejść z klubu, bo jednak wiesz, no nie wygraliśmy tych meczy, no i trzeba było trochę dziury łatać, zawodników na wypożyczenie brać, wiesz, powiem szczerze, nie było to nie było tak piękne, że wszyscy chcieli przyjść do Śląska Wrocław i grać o utrzymanie, z samego nawet faktu, że graliśmy ten sezon bardzo dobrze, Janek Urban sobie w tym wszystkim poradził jako trener. W przedostatniej kolejce musiał się utrzymać i dopiero można było ruszyć z podpisywaniem kontraktów, także no wiesz, no wiele rzeczy takich, które... Ja jakby nie chcę Ciebie rozliczać z tego, jak dokładnie co zrobiłeś, co nie zrobiłeś, bo to jest, myślę, już rozpatrywane w aspektach, nie wiem, no kibice, klub może Ciebie rozpatrywać. Bardziej pytam, czy Ty odczuwasz, Twoje odczucie po tej przygodzie, tym etapie jakby dyrektora sportowego, czy Ty odczuwasz, że Ty się odbiłeś jakby od tego, że chciałbyś w to iść dalej, czy jednak Ciebie to zniechęciło, że patrzysz na to, że tak funkcjonują polskie kluby, wiesz, zobaczyłeś to teraz już na własnej skórze wszystko, nie? To wiesz co? Spotykałeś się z dyrektorami innych klubów, pytałeś pewnie, jak to gdzie indziej funkcjonuje. Mało ich było wtedy. No, zdaję sobie sprawę, nadal nie jest to jakby popularna funkcja. Nie jest to funkcja popularna, tylko jest tylko pytanie, tylko wiesz, no dlaczego tak się też dzieje, tak? No wiesz, do tej pory zawsze też tak opinie tych starszych trenerów, doświadczonych, mówią, po co mi jest dyrektor sportowy, do czego mi jest dyrektor sportowy potrzebny, jak ja sobie to wszystko poukładam, wiesz. Ale kluby wypracowały też swoją strategię, swoje działanie, dlaczego taki zawodnik, a nie inny, dlaczego scouting, który ma jakąś odpowiedzialność, bierze na to, ściągając zawodników. Także ja nie powiem, żebym się odbił. Oczywiście potrzebujesz czasu, tak? Bo nie sądzę, żebym był zadowolony z tego, że popracowałem sobie trochę i no fajnie było, ale bo nie jestem zadowolony, tak? Myślałem, że to troszkę dłużej potrwa, trochę więcej czasu, cierpliwości, wiesz, no w piłce wiesz, jak to jest, szybko się dzieje do góry i szybko się dzieje na dół, także to jak wspinaniem się po takiej, wiesz, na wielkie drzewo, gdzie ten ostatni patyczek na samym wierzchu jest bardzo, bardzo giętki i szybko spadasz, także, ale ja się nie czuję taki, wiesz, jakiś, nie wiem, rozczarowany. Mówię, mentalnościowo troszkę mi to nie pasowało, bo jednak były duże, duże jakieś relacje, ale różne jakieś poglądy, wydaje mi się, ale nie zniechęciło mnie to. A co było najtrudniejsze, co jest najtrudniejszego w ogóle w pracy takiego dyrektora sportowego? No wiesz, no masz świadomość taką, że... Zapytam, menadżerowie piłkarscy są też problemem dla takiego dyrektora, czy pomocą? Wiesz co, nie, wydaje mi się, że wiesz, no tak się w piłce zrobiło, czy to jest Anglia, czy to jest Polska, czy to Niemcy, to ci menadżerowie od wielu lat już funkcjonują i albo mają dobry materiał piłkarski, albo nie. I albo chcesz współpracować, albo jesteś z nimi, potrzebujesz tego piłkarza do swojej drużyny, albo nie, bo to jest zawsze decyzja dyrektora sportowego, trenera, oczywiście jakiś ewentualnie zarząd, który klepie jakiś transfer. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś wielki problem, bo wiesz,
To nie jest łatwe, będąc właściwie, jeżeli sobie narzucisz pewien styl i chcesz zrobić wszystko bardzo dobrze, czasami nie zrobisz wszystkiego dobrze, tak? Musisz wiedzieć, jakie możliwości masz, na ile klub ci daje wolną rękę, swobodę działania, jakie zaufanie mają do ciebie i tak dalej, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe zajęcie, bardzo odpowiedzialne, bo trenerzy muszą też zrozumieć, że może ta młodsza generacja może bardziej, że to jest bardzo potrzebna osoba, która też reprezentuje klub, którą ma jakieś doświadczenia piłkarskie, sportowe w swojej karierze i wiesz, no też pewny, na co dzień się uczysz pewnych rzeczy, jak to funkcjonuje oczywiście i mnóstwo przepisów różnych, różnistych, jak i wiesz, które się gdzieś ciągle co sezon zmieniają, ściąganie zawodników, okna transferowe, wiesz, no ktoś cię uprzedzi w jakimś transferze, wiesz, ktoś przekona bardziej finansowo zawodnika, wiesz, Wrocław ma duże argumenty ku temu, żeby tu była dobra piłka i grali dobrzy zawodnicy. Mhm. Bo rozmawiałem o tym z Michałem Żowakowem, jeden z użytkowników Twittera, który można powiedzieć też jest tak dosyć popularny z takich wiedzy zakulisowej. On w swego czasu w przeglądzie napisał, że byli piłkarze, to jest jako dyrektorzy sportowi, już teraz przytaczam, bo nie pamiętam dokładnie tego, jak to było, że są rakiem polskiej piłki właśnie. Tak dosyć mocno się wypowiedział o tym, wtedy z Michałem też o tym dyskutowałem właśnie, że jakby wy jako byli piłkarze macie o sobie duże mniemanie, ale no niekoniecznie dajecie jakąś wartość do tego wszystkiego, że macie duże oczekiwania. Pytanie właśnie, jak ty to postrzegasz z uwagi na to, czy wy jesteście gotowi to, że graliście na boisku, poznaliście ludzi, to czy to znaczy, że możecie być dobrymi dyrektorami sportowymi? Wiesz co, nie, to ja oczywiście tego nie twierdzę i nigdy czegoś takiego nie powiem, ale wiesz, ja z Michałem sobie porozmawiam następnym razem. Nie chodzi o też układy, bo układziki, wiesz, to bardziej w tą stronę idzie, no to nie? To wszędzie gdzieś to jest podobnie, tak? Czy to mówię, no przykładów jest mnóstwo, ale no takie mocne stwierdzenie Michał bym powiedział. Mocne, powiedział. Znaczy to nie Michał powiedział, to powiedział ten użytkownik, ja z Michałem o tym rozmawiałem. Aha, okej, przepraszam. Źle rozumiem. Nie, Michał to nie, Michał się zdenerwował też na to. No tak, ale wydaje mi się, że nie, że to jak najbardziej nie zgadzam się z tym, bo wiesz, no kurczę, Michał, nie wiem, ponad 100 meczów w reprezentacji, wiesz, Champions League, wiesz, w fajnych klubach grał, ma wiele, wiele doświadczeń. No oczywiście to wszystko gdzieś musi też funkcjonować jako dyrektor sportowy z Legii Warszawa. No to tak jak z trenerami. Czy trener musi być dobrym piłkarzem, żeby być dobrym trenerem? Nie, wydaje mi się, że nie. Tylko, dyrektor sportowy tym bardziej. Pytanie, czy powinien być właśnie bardziej menadżerem, biznesmenem? Czy były piłkarz daje jakąś wartość, czy nie? No wiesz, o co chodzi. To jest też takie trochę powiązanie pewnych ciał komórek działających w klubie, tak? Masz szefa finansów, który albo da pieniądze, albo nie, czy tam prezesa, czy właściciela, który da pieniądze. Masz jakieś opinie scoutingu, który też wydaje ci opinię. W gruncie rzeczy ty potem i trener musicie podjąć decyzję. Chyba że trener nie bierze w tym udziału, jak w Bayernie Monachium, tak? Bo trenerzy tam nie biorą udziału, albo w Paris Saint-Germain nie biorą udziału w transferach, Mbappé decyduje. Teraz Mbappé decyduje. Także wiesz, to jest takie powiązane, są ciała, które... I teraz jest pytanie, jak wrócę jeszcze raz do tego, jak dużym zaufaniem jesteś obdarzony, jak zarząd, prezes, właściciel potrafi ocenić sytuację, która powiedzmy wygląda bardzo dobrze, początek sezonu, za chwilę już nie wygląda dobrze, to trzeba wiedzieć z jakiego powodu, czy trener jest popuścił cugli, czy mamy kontuzję w drużynie, czy drużyna jest w cudzysłowie źle przygotowana, wiesz, także no to jest wiele, wiele jakby czynników i teraz jest pytanie, czy jest to zaufanie do dyrektora sportowego, czy ta jego zdanie, czy ta opinia na dany temat powiedzmy się zgadza z wieloma ludźmi, którzy przy tym w klubie działają i mają coś do powiedzenia. Mhm. Po prostu wiesz, no chcę się utwierdzić w tym, że na przykład no, ty jesteś o tym przekonany, że jeżeli jakiś klub zatrudnia ciebie jako dyrektora sportowego, to jesteś przekonany, że ty wniesiesz na pewno wartość do tego klubu, nie? Bo tak jak mówię, pytanie, czy byli piłkarze nie wychodzą z założenia, że skoro grali, widzieli, znają ludzi, to z góry myślą, że sobie poradzą, a rzeczywistość często ich weryfikuje. Więc po prostu pod tym kątem. Wiesz co, ja tak jak ci powiedziałem już na wstępie naszej rozmowy, że zweryfikowałem swoje działania, jak uczyłem się tej piłki, jak funkcjonować i tak dalej, to też nauczyłem się pewnych reguł, pewnych zasad funkcjonowania, czy w klubie, czy w grupie. Pewne rzeczy, wiesz, u nas to jest
trochę nasza jeszcze polska taka mentalność, że my lubimy strasznie w kogoś uderzyć, nie? Oczywiście przykładów będzie w Anglii, może z bulwarów, gazetami bulwarowymi lub w Niemczech również będzie podobnie, złapać sobie jednego, wiesz, nie wiem, dyrektora, trenera sportowego i tak potem, wiesz, potem to tak wygląda, że nawet współpracujesz. Wiesz, co jest fajne? Funkcjonowaniu nawet grupy, czy małej grupy, prezesa, wiceprezesa, nie wiem, dyrektora sportowego, czy trenera, że nic nie wydostaje się poza gabinet. A u nas, tak jak doświadczył tego Michał po rozstaniu się w Zagłębiu Lubin, okazuje się, że prezes daje na dwie strony wywiad i mówi, co on źle zrobił, dlaczego tak i tak dalej, wiesz. To jest słabe, nie? To jest słabo. Jeżeli jesteś prezesem i masz bardzo dużo do powiedzenia, bo cały klub jakby spoczywa na twoich barkach i ten masz prawo wypowiedzieć się oczywiście na ten temat, ale biorąc jednego człowieka czy pracownika klubu, który no osiągnął coś w piłce polskiej, to wydaje mi się, to było bardzo słabe. No i potem ty musisz albo dajesz kolejny wywiad ty i zaczynamy niepotrzebną polemikę, a to się wszystko odbija na drużynie, na działalności klubu. Także to mi trochę przeszkadza, że może w ostatnim czasie żeśmy mniej trochę jakby tego słyszeli, czy takich właśnie tego typu wywiadów, czy artykułów, o których teraz wspomniałem. Zapytam ciebie jeszcze, może już przejdźmy trochę do twojej kariery piłkarskiej, też będziemy sobie jeszcze pewnie zahaczać o różne tematy, ale wrócę trochę do takich wspomnień. Piłkarze dzisiaj zarabiają kupę kasy, naprawdę dużo pieniędzy. W twoich czasach też nie zarabiało się mało, ale powiedz mi, czy ty zarobiłeś na tyle duże pieniądze, że żyjesz z nich teraz, że one pozwalają ci zostać emerytem, czy to jest w porównaniu do dzisiejszych czasów takim, można powiedzieć, kamyczkiem tylko drobnym. Wiesz co, to były inne czasy, bo sama sytuacja, wiesz, przypomnę tylko, że wiesz, w Liga Polska, no to miałeś trzy kluby, które naprawdę, czy dwa kluby, które bardzo dobrze płaciły, to była Legia i Lech, gdzie mogłem też trafić po Śląsku. Ale już mówisz o tych późniejszych czasach, nie początkowe twoich, bo Lech, na początku, jak zaczynałeś, to Lech... No początkowe moje, pytasz właśnie, jak byłem chłopcem, czy już... Nie, już trochę dalej jednak, nie? No, bo jak już byłeś raczej w szczycie swojej kariery, nie? No to wiesz co, no to były dobre pieniądze, bardzo dobre pieniądze, wiesz, ale też trzeba było umiejętnie oczywiście je wydawać, bo wiesz, młodzi ludzie, wiesz, ja dosyć szybko założyłem rodzinę i gdzieś tam ta świadomość tego odpowiedzialności za rodzinę, jak i za dom i tak dalej, to mi dużo jakby dużo dało, tak, tym bardziej, że wiesz, wiadomo, trzeba było te pieniądze gdzieś, które się zarobiło, gdzieś tam trochę zainwestować, potem znowu gdzieś tam zainwestować, wiesz, no to były takie, wiesz, no czasy, gdzie myśmy się wychowali jeszcze w tej komunie, czy ja się wychowałem w tej komunie i nie mogłeś nic mieć na tej zasadzie, tak? Mieli jacyś tam urzędnicy miejscy państwowi, to mieli, tak? Może lekarze, wiesz, i tak dalej, ale sportowcy to raczej nie mieli, tak? Niby to były duże pieniądze, a nie mogłeś za to nic kupić, nie mogłeś działki kupić, mieszkanie nie mogłeś kupić, wiesz, to nie były takie pieniądze, że zaraz mogłeś zaszaleć, tak jak to może dzisiaj jest, tak? W tej piłce, gdzie nawet w Lidze Polskiej są bardzo dobre pieniądze i z tych pieniędzy można zrobić. Jak historia pokazuje, nie każdy sobie z tym radzi, bo tych przykładów jest naprawdę mnóstwo, nie tylko jeżeli chodzi o polskie podwórko, ale i o niemieckie, o angielskie i tak dalej, można wymieniać, jak ludzie sobie młodzi, zarabiając pieniądze, sobie z tym radzą. Ja sobie poradziłem na tyle, co potrafiłem i jestem z tego zadowolony. Okej, jakby no nie oczekuję, że powiesz mi dokładnie, ile masz na koncie, czy nawet PIN do swojej karty, też nie oczekuję, że mi powiesz, ale pytam z uwagi na to właśnie, żebyś mi powiedział, jak ty siebie oceniasz, bo wielu twoich kolegów różnie sobie poradziło, ale nie wiem, patrzę, takie osoby jak Marek Koźmiński, który biznesowo całkiem nieźle, też powiedzmy, że znam, czy tam słyszy się o historii Kazimierza Węgrzyna, który też fajnie gdzieś tam ta budowlanka, deweloperka,
Więc każdy gdzieś tam działa po trochu, ale też są pewnie tacy, którzy sobie gorzej poradzili i muszą jakby szukać innych rozwiązań. Więc dlatego pytam, czy ty wykorzystałeś trochę to, że miałeś taką szansę i jednak zarabiałeś też za granicą, gdzie nieporównywalnie pewnie więcej się wtedy zarabiało. Tak. Wydaje mi się, że ja wykorzystałem to i to całkiem nieźle. Oczywiście nie jestem tak jak Marek Koźmiński czy Kaziu Węgrzyn w deweloperce, nie buduję mieszkań, domów i tak dalej. Ale wiesz, tak na biegu wymieniłeś dwa nazwiska, ale jakbyśmy chcieli poszukać trzeciego, czwartego czy piątego, no to by było trzeba długo szukać, tak? Wiesz, to też nie zapomnij, były inne czasy, gdzie ten przełom lat 90., kiedy myśmy jeszcze gdzieś tam zaczęli zarabiać te pieniądze, to wiesz, też zaczęły się te różne inwestycje, zaczęły się pomysły tworzyć, co z tymi pieniędzmi zrobić, jak ulokować i tak dalej, wiesz, to był też proces, nie, że nie każdy sobie tak jak, wiesz, poradził, bo jedni się bali, miałeś rodzinę, a dobra, a po co ci to, zostaw se na koncie, to będzie leżało, nikt ci tego nie weźmie, wiesz, i okazuje, że nawet na koncie jak leży, to mogą ci zabrać, także... Albo może ci nic nie zostać. A może ci nic nie zostać. Inflacja wtedy też dokładnie, zabiła. Także wiesz, no to są takie rzeczy, że wiesz, no dzisiaj są, wydaje mi się, świadomość jest też, bo przez te większe pieniądze dużo zawodników młodych już wyjeżdża w wieku 15-16 lat, wiesz, patrząc na tą generację lat 70. piłkarzy, to mieliśmy reprezentację mistrzów świata, tak? No, na jaką pozycję byś nie spojrzał, to oni mogą mieć troszkę taką łezką patrzeć, że się trochę za wcześnie urodzili, bo osiągnęli wielki sukces sportowy, piłkarski, indywidualny, wiesz, no to byli zawodnicy, których normalnie dzisiaj byśmy oglądali w Realu, czy w Barcelonie, czy w lidze angielskiej, także i wiesz, to były takie czasy. Dzisiaj większa świadomość jest, większe wykształcenie jest, wiesz, to była też grupa ludzi, te wcześniejsze lata, no takich słabych struktur, wiesz, rodzinno-socjalnych i wiesz, to nie można tego porównać, ale dlatego też prawdopodobnie wielu moich kolegów, nie tylko mówię w Polsce, ale też i za granicą, no jakieś tam duże problemy z tego tytułu mieli, że po prostu nie potrafili, nie umieli, złych doradców mieli, bo to też, kiedy pieniądze się pojawiają, to masz mnóstwo doradców, którzy każdy chce zainwestować twoje pieniądze, tak? No, to jest najprościej. Koledzy się pojawiają. Tak. Jeżeli chodzi o twoją piłkarską karierę, bo wrócę teraz trochę do tych historycznych, staram się, żeby dla moich widzów każdego wątku troszeczkę poruszyć, bo jedni lubią trochę pogadać o rzeczach bieżących, czy takich ciekawych, które emocjonują teraz obecnie ludzi, a niektórzy lubią powspominać stare czasy i korzystając tutaj z uwagi, że mam cię na wizji, to podpytam o ten okres piłkarski, a w zasadzie bardziej taki, wydaje mi się, według mnie szczyt twojej kariery, czy pobyt w Bayerze Leverkusen. Czy ty masz tak, że przeżywasz jeszcze w głowie tę utratę mistrzostwa Niemiec z Bayerem? Wiesz co? Wiesz, to piłkarze w ogóle tak mają, że do, no wiesz co, zostaje to na to, wiesz, to zostaje do końca życia. Oczywiście nie myślisz tego o tym na co dzień, tak? Ale kiedy zbliża się końcówka Bundesligi i Bayern Monachium nie ma 15 punktów przewagi nad drugą drużyną, tylko jest tak, wiesz, minimalnie, no to są przypominane różne historie, czy właśnie ten mecz Unterhaching mój, czy mojej drużyny, czy Tomka Hajty z Schalke, wiesz, no to są takie momenty, że wiesz, tych historii było po mnie, jeszcze w Leverkusen była kolejna z Topmüllerem, trenerem, który w ostatniej kolejce przegrał mistrzostwo, wiesz, u siebie bodajże, z Bremen przegrywają mecz i wiesz, i potem przegrali w Puchar Niemiec i w jednym sezonie mistrzostwo w ostatniej kolejce, Puchar Niemiec po sezonie i finał Champions League z Realem Madryt. Także wiesz, no ja akurat w tym uczestniczyłem, szkoda, bo mówię, to wtedy było też po tych operacjach byłem, czy operacji barku i nie podpisałem tego kontraktu, bo to było w kolejnym sezonie, chyba kolejny sezon to był. Także to boli, to zostaje na całe życie oczywiście. To nie jest tak, że coś zapominasz, bo byłeś piłkarzem i życie idzie do przodu. No takie momenty zostają. A to też uważasz, że jakby, czy ty to potwierdzasz, że to był taki szczyt twojej kariery, Bayer Leverkusen? To było tam, gdzie naprawdę czułeś, że już jesteś top? No, wiesz co, no trafiłem, no wiesz co, no z perspektywy czasu tak, jeżeli trafiasz z drugiej ligi, z powiedzmy
z nazwy klubu, to nie był Waldhof Mannheim, to nie był, nie wiem, Hertha Berlin, która też w tym czasie grała w drugiej lidze, bo po roku awansowali oczywiście, czy Norymberga na przykład, czy Freiburg, wiesz, no to są już takie drużyny, które każdy kojarzy, a ja grałem w takim małym klubie i myśmy się o tą Bundesligę bili, ale nie awansowaliśmy w tym drugim sezonie, no i wiesz, i trafiłem do tego Leverkusen, a wcześniej jeszcze oczywiście mogłem być w Borussii Dortmund, gdzie byłem na rozmowach, w Schalke na rozmowach, które z różnych względów nie doszło do skutku i tym ostatnim jakby klubem, który jakby przypieczętował moje odejście z Gütersloh, to był właśnie Bayer Leverkusen. I wiesz, no i trafiasz z takiego małego klubu. Oczywiście ja, wiesz, też byłem wiekowy, no na bramkarza miałem bardzo udane dwa sezony w wieku 30 lat, trafiając do Bundesligi. Wiesz, no spotykasz tych, co oglądałeś gdzieś tam czasami w urywkach podsumowujących kolejkę ligową Bundesligi i nagle z nimi grasz, z Balakiem, z Roberto, z Christenem, wiesz, no i wieloma Lucia, innymi, tak, czy potem grając ze Stuttgartem, z Balakowem, czy Giovanni Elbert, czy Bobic, czy Bayern Monachium, z Mateusem Effenbergiem, Kanem i tak dalej, wiesz, także no plejada piłki niemieckiej plus kilku obcokrajowców, którzy tam naprawdę, wiesz, furorę robili w Bundeslidze, to wiesz, ja się tym nie zachłysnąłem, bo ja tak gdzieś, ja walczyłem o to bardzo długo. Ja miałem, wyjeżdżając do Niemiec, mówię, kurczę, wiesz, no prędzej czy później muszę tam grać, muszę grać na tym stadionie, ale warto też dodać, że w tym czasie, kiedy ja wyjechałem, był przepis trzech obcokrajowców, czyli w kluby nie zatrudniały czterech, czy pięciu, czy sześciu, bo zatrudniały dwóch albo trzech, którzy musieli grać, tak? A takim przykładem był Martin Dahlin, Szwed, który w Borussii Mönchengladbach grał, albo Patrick Anderson, który potem też trafił do Bayernu Monachium. Także wiesz, to są, czy Kiriakow. Wiesz, nie byli to przypadkowi ludzie, którzy trafiali. Selekcjonowały dosyć mocno, było duże sito. No i jeszcze, nie? Gdzie bramkarza, tak? No, bramkarz, jeżeli, tak? No jeszcze gdzie bramkarza obcokrajowca, jak oni mieli swoich dobrych. A bramkarza dobrych, było tak? Najłatwiej zawsze wsadzić swojego, nie? Dokładnie. I to był też taki problem. No ale mówię, udało mi się to fajnie, że te trzy lata trochę, wiesz, ta kontuzja jednak mimo wszystko w reprezentacji, w tym meczu z Norwegami gdzieś mi pokrzyżowało te plany, bo mimo wieku, wiesz, ja miałem 33 lata i wiesz, no czułem się w okropnym gazie, nie? Także wiesz, no fajnie mi w meczu wychodziły w Bundeslidze, wiesz, w reprezentacji nagle trener zmienił zdanie, mówi, dobra, no to Adama, no ale wiesz, za chwilę się, wiesz, no to tak się stało, jak się stało, no i gdzieś to wszystko, tak jak powiedziałem, weszłeś na samą górę i szybko z tego koniuszka trzeba było, wiesz. Bo ja tak patrzę na nazwisko, to tak jak mówisz, Balak, Neville, Lucio, z Roberto, Emerson. Z Roberto często w internecie pojawiają się jego fotki, w jakiej on jest teraz w formie w ogóle, nie? To jest po prostu szok, gość jest naprawdę, jakby miał wyjść na boisko. Tak. Teraz, a wiesz co, on ma bodajże chyba 45, 46 tak, coś lat, takiegoś, coś takiego, no. Nie? To on, jak wspominasz właśnie tych Brazylijczyków? Nie, no oni super byli, wiesz, no to całkiem inna mentalność. Oni mieli duże problemy, żeby się w szatni trochę tak jakby, wiesz, zintegrować. No bo oni, wiesz, no Copacabana, wiesz, w cudzysłowie, wiesz o co chodzi, nie? Potrafili w piłkę grać i wiesz, i ten reżim trochę treningowy, to im trochę nie odpowiadało. Wiesz, się trochę razem trzymali, wiesz, tak imprezowali razem, wiesz jak to, nie? Tak trochę, wiesz, myśmy próbowali ich tam zintegrować cały czas, jakieś tam różne wieczory robiliśmy z nimi razem, żeby byli, wiesz, tylko bariera językowa była poważna w sumie, ale jako ludzie, jako piłkarze, no to wiesz, no to no, pokazali to niejednokrotnie, nie? Czy Lucio, czy wiesz, czy C. Roberto, nie? I w reprezentacji, jak i w Bayernie Monachium, wiesz, także. No na pewno trafili później też do wielkich klubów, więc. No już nie mówiąc o Emersonie, który wiesz, no to też była taka historia z tymi Brazylijczykami, że Bayer Leverkusen nagle zaczął wydawać pieniądze na Brazylijczyków, którzy, no wiesz, no w Europie nie byli znani, tak? No to C. Roberto, Lucio, czy Emerson, wiesz, nie? To Bayer wydał wtedy, pamiętam chyba na C. Roberto chyba 12 milionów, a potem sprzedali go za 30 do Bayernu, tak? Emersona prawie za 50 do AS Romy, wiesz, to były potężne kwoty, wiesz, tak? Ale i jeszcze oprócz tego potem
sobie wyobraź sytuację, że on na pierwszym treningu krzyżowy wiązado złapał w Rzymie i nim się wyleczył, no ale potem jeszcze w Realu grał, nie? Także, no wiesz, no to były naprawdę, wiesz, fajne nazwiska, z którymi się grało, tak, tak. Fajne to... chyba wspomnienie, nie? Fajne, fajne. Ale tak, właśnie, bo też z Tomkiem Hajtą o tym rozmawiałem, że no te czasy, lata 90., wyjazd za granicę, to jeszcze się ocierało o to postrzeganie Polaków jako takich Polaczków, nie? Pewnie zderzyłeś się z tym na początku, albo no pytam cię, czy się z tym zderzyłeś, bo faktycznie ty musiałeś przez te lata wyrobić sobie swoją markę, że to była trochę walka taka o wyrobienie własnej marki, udowodnienie, że się zasługuje na ten skład. To nie były też łatwe czasy na wyjazd za granicę. No wiesz co, ja byłem szczęśliwy, że mogłem wyjechać ze względu na to, że moim marzeniem też było jako dziecka, żeby być w tej wielkiej piłce, trafić do tej wielkiej piłki. W końcu tam się znalazłem, ale powiem ci, wiesz, te wszystkie takie stereotypy właśnie, że traktowanie jakby, wiesz, mnie nie spotkałem się z tym ani razu w Niemczech, naprawdę. Ja wiadomo, że musiałeś walczyć, tak jak w każdej drużynie, poszedłbym, nie wiem, do Legii, do Lecha, to też bym musiał walczyć o pozycję w drużynie, tak? Było fajna drużyna. A nie było tak, że musiałeś dwa razy więcej udowodnić? Nie. Po prostu, tego? Wiesz, okay. oni zobaczyli, że wiesz, masz 100% zaangażowania w trening, bo dla nich to, wiesz, też musiałem się tego przyzwyczaić, tak? No, nie ukrywam, że też nie było łatwo, tak? I jeszcze, wiesz, w treningu miałeś dwóch bramkarzy, tak? A treningi były bardzo ciężkie. I w tym, nawet w tym okresie takim startowym były tam, powiedzmy, dwa dni takie dosyć intensywne. No i wiadomo, pod mecz przygotowujące, no ale musiałeś pewne wiesz, no treningi bramkarskie przejść, musiałeś pewne formy gier i tak dalej, gdzie exchange był taki, że taka iskra była na treningu, że wiesz, że naprawdę to musiałeś się do intensywności treningu, gdzie może nie był długi, godzinę 20, godzinę 30 może maksymalnie, musiałeś być na 100%, nie mogłeś w ogóle odpuścić, no i oni zobaczyli, że wiesz, no przyjechał bramkarz z Polski, ja wtedy byłem już w kadrze u trenera Andrzeja Strejlała, jeździłem na mecze, Józek Wandzik nie mógł przyjeżdżać z Panathinaikosu, nie zawsze go puszczali, Jarek Baku bronił, a ja przyjeżdżałem jako drugi bramkarz i wiesz, no i no tak, no ale reprezentant Polski, no ale taki nie do końca znany, wiesz, no to samo z tymi Brazylijczykami, wiesz, oni myśleli, że oni są najlepsi Niemcy zawsze, wiesz, nie, także, a oczywiście o Francuzach też, słyszałem, że Francuzi też najlepsi zawsze we wszystkim i tak dalej, ale tak nie żartując już, to wiesz, no musisz ugruntować sportowo swoją pozycję. W szatni, wiesz, swoimi meczami, swoimi treningami. I oni szybko zobaczyli, że mają kogoś, na którego mogą liczyć i nie było nawet zero za jakiegoś zapytania, czy mam grać, czy nie mam grać. Także no musisz ugruntować swoją pozycję. Ale wspominasz o tej kontuzji. Wiem, że ona mocno pokrzyżowała twoje plany piłkarskie, ale ty czujesz, że gdyby nie ta kontuzja, to wycisnąłbyś z tej kariery jeszcze więcej? No wiesz co, wiesz, to dzisiaj oczywiście jest to gdybanie. Tak, wielkie, no gdybamy, tak? No, to oczywiście. Jest gdybamy, ale wydaje mi się, że wiesz, masz świadomość w wieku 33 lat dużo większą niż w wieku 30 lat, czy 28 lat, masz dużo większą świadomość. Może bardziej z tego, co też już czytałem od innych starszych piłkarzy, kolegów, dbanie o pewne nie dietę, wiem, takie rzeczy, rozciąganie. Może, wiesz co, no. Ja o dietę może nie musiałem, bo to nie było aż tak popularne, że wiesz, jemy dwa jabłka albo dwie sałaty i dziękuję, tak? I to wystarczy, albo parę orzechów, nie? Oczywiście żartuję, ale ta świadomość jakby w tym, wiesz, tak jak mówię, to w każdym momencie jakby kariery jest jakiś proces. Ja ten proces jakby... wiesz, też spowodowało to taką sytuację, kiedy Bertie Fox został trenerem w Bayerze Leverkusen i mi powiedział przed pierwszym meczem, że ta historii to jeszcze nie słyszałem nigdy, że mamy bramkarza, tego Szwajcara, który rozmawia pięcioma językami i on będzie grał w rundzie rewanżowej. A ja mówię, trenerze, mówię, jak, jeszcze raz, proszę mi powiedzieć, sportowo czy językowo? A on mówi, Nie, sportowo nie mogę ci nic zarzucić, ale językowo, wiesz. No i za chwilę się okazało po 3-4 meczach, że wiesz, no stadion ruszył i musiałem jakby wrócić do bramki, a Bertie Fox był trenerem do końca sezonu, ledwo żeśmy czwarte miejsce gdzieś tam zajęli, wiesz. I ja mówię, ten proces jakby też trochę, wiesz, ja nie byłem nigdy zbyt pewny siebie,
żeby może to, może czasami arogancji może mi takiej właśnie brakowało, żeby wiesz, a może za dużo bym, nie wiem jak mnie tam, wiesz, w tym momencie oceniają ludzie, którzy mnie może lepiej znają, ale wydaje mi się, że wiesz, że uczysz się znowu procesu pełnego i teraz wracając do twojego pytania, myślę, żebym przynajmniej, gdyby nie było tych problemów, faktycznie, miałem już trochę czułem te kolano, problemy z kolanem, bo jednak, wiesz, masz infekcję w kolanie w wieku 24 czy 5 lat po krzyżowych wiązadłach, po pierwszej operacji i masz 5 kolejnych operacji, które gdzieś tam czyszczenia i tak dalej, no to, wiesz, i czytasz nagłówki w gazetach, że to już koniec, jest pozamiatany, że on już nie wróci do piłki, wiesz, no to można się załamać, tak? Ale ja tak dzisiaj pozbierałem się fajnie z tego wszystkiego. Potrzebuję znowu się odbudować, wiesz, nie? Treningi, mecze i tak dalej. I myślę, żeby tej kontuzji nie było, zmieniłbym klub, bo już podpisałem umowę wstępną z Wolfsburgiem i do tego klubu bym trafił i na pewno bym to nie był, oczywiście to nie była wielka drużyna. Drużyna, która by się tam gdzieś biła o środek tabeli może, albo musiał uważać, żeby nie spać, ale wydaje mi się, że dużo bym tej drużynie mógł dać. Także to były te czasy, które no troszkę mi no złamało to taki, wiesz, myślę, że 2-3 lata takiego wysokiego poziomu to mi trochę zabrakło. Tego trochę żałuję, no ale takie życie. Wiesz, to brzmi dosyć rozsądnie, co by nie mówić. Te 2-3 lata faktycznie oceniasz to, myślę, realnie na tyle, że mogłeś jeszcze to pociągnąć i to brzmi sensownie. Przejdę trochę do teraz kwestii kadry, bo oczywiście o karierze piłkarskiej w każdym klubie moglibyśmy tu rozmawiać. Staram się zahaczyć o trochę o każdy jakiś tam wątek tej twojej kariery piłkarskiej i tutaj patrzę teraz na jedną anegdotę, która gdzieś się pojawiała, nie wiem, to było chyba w książce Wójcika o tym, jak on wybierał między tobą a Dudkiem i że próbował was wystraszyć, wezwał was na dywanik i próbował na was huknąć. Ten, który się zląkł, to niestety nie bronił, wypadło na ciebie, że nie przestraszyłeś się. I czy to jest w ogóle prawda? Wiesz co, ja się zastanawiam, bo to Grzesiek Szamotulski w swojej książce chyba nawet opisał tą sytuację. Ja nie wiedziałem, czy Wójcika, czy Szamo, bo to było Ja ci powiem szczerze, że ja tej sytuacji no, nie pamiętam, wiesz, żeby, wiem, trener Wójcik miał... Bo się nie przestraszyłeś. Ja się nie przestraszyłem, no nie pamiętam tego, nie wiem. Pamiętam wiele sytuacji, co trener Wójcik różne rzeczy dziwne czasami robił, ale nie pamiętam tej sytuacji, bo chyba jej nawet nie było. To była jakaś sytuacja, staliśmy chyba dzień przed meczem na ostatnim treningu w Warszawie, w kółku, trener się troszkę spóźnił na ten trening i coś tam zaczął właśnie mówić o tym tam różnych jakichś tam dziwnych rzeczach i faktycznie coś tam było, że coś tak próbował, nie wiem, wpłynąć na drużynę, może na mnie, nie wiem jak to zostało odebrane. Ja w każdym razie wiedziałem, że będę grał, to dla mnie nie było nawet dyskusji, czy trener mnie wystraszył, czy nie wystraszył, ja wiedziałem, że będę grał, także tym bardziej, że trener chyba zapomniał o tym, że wziął mnie na spotkanie już tam na zgrupowaniu i mówi, że przygotuj się normalnie do grania, nic się nie dzieje i tak dalej, także nie wiem skąd się to wzięła ta historia, Grzesiek coś tam znowu jak swoim zwyczajem gdzieś tak chyba na skoloryzował, dołożył. No a patrzę na ten okres twojego pobytu, grania w reprezentacji, to też jest wiele lat. Kilku trenerów też miałeś za sobą i teraz tak się zastanawiam. A patrzyłeś, ile lat byłem zakurzony? No, też tam było troszeczkę, tylko patrzę przez ten pryzmat, że co by nie mówić, tych meczów nie masz wcale tak dużo, bo 34 mecze to 30, jest mało. 35, 34, no to wydaje się niby nie mało, ale też nie tak dużo, nie? Znaczy właśnie, ja też nie jestem zadowolony z tego, no właśnie, że mam tylko 30. Jak to odczuwasz? Znaczy nie jestem ostatecznie jeszcze te Mistrzostwa Świata, które też nie zabrakło tego ale, występu i... Ale wiem, że nie miałeś pretensji, nie masz, nie? Nie, Mistrzostwa Świata, wiadomo, że wiesz, no każdy by chciał zagrać, no ale musimy też być, mówię, no ja starałem się być realnie patrzeć na to, co wiesz, na historię moją ostatniego jakby półrocza czy roku przed Mistrzostwami Świata, także wiesz, no ten temat już wielokrotnie się wypowiadałem, nie ma co dzisiaj tego wspominać, tak. ale
ale fakt jest taki, że no troszkę za mało mam tych meczów. Bo... Ta przerwa, którą miałeś, to uważasz, że właśnie wtedy mogłeś być, czy nie? Wiesz co, ja miałem też ten wieku, tak jak powiedziałem, wyjechałem do Niemiec w 93, 94 w połowie, złapałem taką kontuzję kolana, która dosyć trwała, rok trwała. I nimi się odbudujesz, nim jakąś tam formę złapiesz, wiesz, zmiana klubu właśnie na FC Gütersloh bardzo dobrze mi zrobiła, aczkolwiek też ten ciśnienie było, bo wiesz, idziesz do Beniaminka i oczekują, że wiesz, no musisz im pomóc, tak, no bo drużyna taka trochę no name i z fajną drużyną, ale mało zawodników w kadrze było, wiesz, no i słuchaj, i potem był chyba trenerem był pan Apostel, który nie uważał, że powinienem, a zacząłem zbierać bardzo dobre recenzje w Niemczech. Znowu zostałem zauważony, znowu taki mały klub, ale z dobrym bramkarzem, czy bardzo dobrym bramkarzem i zostałem jakby pomijany cały czas. No to minęło 2 lata, powiedzmy, tak? To czyli 2 lata mi uciekło. Potem po eliminacjach, które się skończyły, nie pamiętam, czy to do mistrzostw Europy, czy do mistrzostw świata przegranych, tak? No zmiana trenera. No i pierwszym takim jakim telefonem, jaki otrzymałem w 97 roku, to był trener Wójcik. Został no bo ty trenerem. Wskoczyłeś tego Wójcika już na tak, na tak, dobre... tak. On bardzo mnie chciał do Legii Warszawa. Ja powiedziałem trenerze, ja mam trochę inne plany, zobaczymy, co wyjdzie z wyjazdem za granicę, jeżeli klub się zgodzi, jeżeli tam się dogadają o finanse, to pójdę za granicę do Niemiec grać, tak? To jest moje tam jakieś tam z młodości taki bardziej ten, aczkolwiek on nie bardzo chciał do tej Legii Warszawa. No i potem wiadomo, że został jakiś czas tym trenerem, dużo czasu jakieś tam upłynęło. Został ten trener reprezentacji i pierwszy telefon jak wykonał, no to wykonał do klubu, że chce ze mną rozmawiać i zaraz mnie powołał na powiedzmy na pierwsze spotkanie. Także tak to zostało aż potem do czasów trenera Engela i aż do Mistrzostw Świata. Także wydaje mi się, że gdybym 2 lata, wiesz, no przez 2 lata się dużo wydarzyło, tak? Tych meczy też trochę były, bo to eliminacyjne, jakieś tam gry towarzyskie i tak dalej. Wydaje mi się, że licznik trochę około 60, no może trochę mniej bym, może bym gdzieś tam nabił, nie? Ale wydaje mi się, że mam podstawy ku temu, żeby twierdzić, że tych meczów powinno być dużo więcej. Czyli w sumie ta przerwa plus kontuzja, która już później też spowodowała, że jednak mieściły się w tych orbitach. Czyli faktycznie meczów mogło być znacznie więcej. No, czyli malutki żal jest o to, że się nie udało z tego wycisnąć więcej. Wydaje mi się, że wiesz, no mówię ci, no staram się też realnie nie oceniać tego, że wiesz, byłem najlepszy i po prostu oceniam to realnie. Uważam, że powinienem mieć, nie wiem, no może 50 meczów w reprezentacji, aby się podejrzewam nazbierał. Przeskakując poza karierę, praca jako ekspert telewizyjny, bo to też był jeden z twoich takich wątków, etapów, które gdzieś się pojawiły. Jak ty się w tym czułeś, bo i ta szatnia piłkarska, i trenerska, i dyrektora sportowego, a jako ekspert telewizyjny. Fajna przygoda? Wiesz co, ja bym przygodą tego nie nazwał, bo wiesz... To jak to traktujesz? Robiąc cokolwiek, czy jesteś dyrektorem sportowym, czy jesteś mechanikiem, czy jesteś trenerem, no musisz dać siebie wszystko. I teraz jeżdżąc do studia, obojętnie jakiego, tak, komentując lub omawiając przedmeczowe studio, czy pomeczowe studio, no musisz mieć jakąś wiedzę, musisz się do tego przygotować. I to, ja się starałem się zawsze do tego, co robiłem, starałem się przygotowywać na maksa. Nie wszystko oczywiście to zawsze wyjdzie. Wiadomo, że siedząc w studiu masz 4-5, wiesz, współtowarzyszy tego studia i wiesz, każdy coś powie. Ale ty musisz też być na tyle przygotowany, żeby też coś od siebie móc dodać, tak? No bo jeżeli program trwa 2 godziny czy 2,5 plus tam znowu coś tam 2 godziny, półtorej, no to musisz coś powiedzieć. I wiesz co, wydaje mi się, że mi bardzo dużo dało te 10 lat spędzone jakby w Norymberdze z różnymi trenerami, z różnym spojrzeniem na piłkę, na ustawienie drużyny, na przygotowanie, na wiesz, no są pewne rzeczy nie z tego, jak ja grałem, nie z tego, jak oczywiście to też jest ważne, tak,
ale to była inna piłka, dzisiaj czasy też są inne i teraz będąc właśnie w tym okresie w Norymberdze dużo mi to dało, dużo potrafię, wiesz, no też no staram się gdzieś tam śledzić tą Bundesligę jak najbardziej, jak najwięcej mogę, żeby wyciągać, słuchać ludzi, co mówią, jak oceniają i tak dalej. Także to mi dużo dało, żeby w tym jako ekspert telewizyjny gdzieś funkcjonować. I no, żeby się rodzina musiała wstydzić, nie? To jest najważniejsze, że wiesz, że potrafisz no więcej niż dwa zdania sklecić, wiesz. A wracając do twojego wcześniejszego pytania sprzed godziny, bramkarz i lewoskrzydłowy, wydaje mi się, ta teoria już dawno nie obowiązuje. Jasne. To a propos rodziny, to powiedz mi, bo rozmawialiśmy też, ty w zasadzie mieszkałeś w Niemczech bardzo długo. Pewne zmiany pewnie u ciebie zachodzą, ale w ogóle to mieszkanie w Niemczech, co ty na co dzień tak robiłeś, jak spędzasz czas wolny? Pytam o te wolne momenty, gdzie możesz spędzić czas z rodziną, sam, czy nie wiem, chodzisz na ryby, jakie masz hobby, pasje, co jeszcze? Ryby, wiesz, ja byłem zawsze zawodnikiem drużyn zespołowych, wiesz, wychowałem się na siatkówce w szkole podstawowej, bo akurat był profil tej mojej szkoły, trzynastki w Wałbrzychu. I całkiem dobrze sobie radziłem, nawet trenerzy przychodzili i próbowali mnie przekabacić, żebym zostawił tą piłkę, bo to mi nic nie da, będę siatkarzem dobrym, ale jednak ta więź z tą piłką przez mojego ojca, jakieś tam tradycje rodzinne poszło w tym kierunku, że ta piłka była tym dominującym moim jakby takim wyzwaniem. Ryb, może bardziej kupię rybę niż ją złowię, bo chyba, że pójdę nad stawy, gdzie są hodowlane i można łowić ryby, wiesz, złowisz, zważysz, zapłacisz i zjesz, tak? To co innego. To jest co innego, ale wiesz co, po mnie może tego nie widać, ale dziadkiem zostałem, czy dziadkami zostaliśmy wspólnie z żoną i trzeba było jakby teraz te ostatnie dwa lata trochę jakby scalić, może nie scalić, ale żeby znowu, wiesz, ostatnie przed wyjazdem do Niemiec, bo ostatnie dwa lata byliśmy w Niemczech, ale to byliśmy 5 lat we Wrocławiu i wiesz, i chcieliśmy jakby znowu na nowo te relacje rodzinne odświeżyć, mhm, na co dzień z dziećmi, z córkami, z wnuczką, wiesz, no tak trochę trochę cieszyli się tym życiem rodzinnym, bo no wiesz, no większość ludzi jakby, jak wyjeżdża z jednego miejsca w Polsce do drugiego, no to mówi, że to jest bardzo daleko, wiesz, ale wyjeżdżając z Polski, tam gdzie moje dzieci mieszkają, jest 930 kilometrów, to jest bardzo daleko, wiesz, i jeszcze nie ma takiego dobrego połączenia lotniczego, że możesz sobie na weekend wsiąść, polecieć i tak dalej, także oczywiście wszystko jest do zrobienia, tak, wszystko możesz sobie gdzieś tam połatać te przeloty i tak dalej, ale to już jest wyprawa, nie, to nie jest tak, że sobie lecisz do Warszawy, do Gdańska, nie wiem, do Poznania i wszystko jest na miejscu. Także nasza rodzina trochę jest rozbita z tego tytułu, że myśmy się, dzieci też poszły swoją drogą. Całkiem fajnie sobie radzą, także cieszymy się z tego i wiesz, no i na dziś teraz znowu jesteśmy we Wrocławiu, także zobaczymy co. Czyli życie rodzinne to jest... No to takie... jest życie rodzinne, wiesz, no kiedyś się śmiali z tego, że piłkarze, wiesz, niektórzy ludzie nie mają hobby żadnego, tak? No to w Niemczech była taka opinia, co to był fakt, że jak spędzasz czas wolny, nie? No z rodziną, hobby, rodzina, wiesz, no rodzina to nie może być hobby, dopiero potem ktoś zwrócił na to uwagę i wiesz, i dużo jakby zaprzestało używać tej rodziny jako hobby, nie? No ale to wiesz, no to jest, dla jednego jest to odpoczynek, dla drugiego stres. Dla mnie to był zawsze odpoczynek, będąc nawet z małymi dziećmi przed meczami, to mi to nic nie robiło. No będąc piłkarzem, co by nie mówić, zgrupowania, wyjazdy, to praktycznie ciebie było mało pewnie. No bardzo mało, rodziną, był taki okres, tak. Myślę, że dla piłkarza to akurat jest trochę odwrotna sytuacja, że spędzanie teraz czasu z rodziną jest trochę na szczęście możliwością odbicia sobie wreszcie tego, nie? Bo no rodzina też cierpi wiele razy z piłkarzami. No wiesz, no wiadomo, są media społecznościowe, które poszły no w brutalną stronę, bym powiedział, tak? I każdy może napisać, każdy może ocenić, każdy może obrazić, wiesz, no to są takie rzeczy, które nie są fajne, a jednak, no wiesz, masz też krąg znajomych, masz rodziny, masz braci, siostry, kuzynostwo, wiesz, no oni to wszystko gdzieś tam śledzą, oni przeżywają to wszystko, co piszą, jak piszą i tak dalej, no. Nie jest fajnie, wiesz, w dzisiejszych czasach funkcjonować, bo musisz być naprawdę
ostrożny w tym, co robisz, co pokazujesz, jak się zachowujesz i tak dalej, no bo wiesz, no wszystko, zawsze będziesz oceniany, jeżeli mówimy o piłce nożnej, to jesteś oceniany przez boisko, tak? Jak ci na boisku oceniają źle, no to w mediach też będziesz źle oceniany. Jak cię oceniają dobrze na boisku, jak coś ci nie wyjdzie, to jest okej, okay, tak? Ale są przypadki, to znasz to doskonale, jak to dzisiejszy świat funkcjonuje. Mhm. Mam jeszcze takie króciutkie. Masz w ogóle jakieś swoje ulubione słowo? No, jako piłkarz miałem bardzo, ale to chyba wszyscy mieli takie słowo. czy na dobre, czy na złe. Ale wiesz co, dzisiaj chyba nie. Wiesz co, nie złapałem się jeszcze chyba na tym, że mam jakieś... czasami jak lubię zażartować albo tak gdzieś poironizować, to obligatoryjnie mówię takie obligatoryjnie, nie? Okay. Zapytam obligatoryjnie, ale... A to widzisz, masz jednak coś takiego, co widzisz u siebie. Adamie, słuchaj, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, za podzielenie się tymi historiami, które miałeś, opiniami. Fajnie było się spotkać i że tutaj widzom opowiedziałeś trochę o tym, co robisz, jak spędzasz wolny czas. I to nie jest hobby. I to nie jest hobby, właśnie. Ja zawsze zbieram podpisy na piłeczce, więc ono już dosyć mocno zapomniane, więc proszę cię o tym, żebyś jakiś się to jako bramkarz się podpisze na czarnym. Może być na czarnym. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania, udostępniania tego dalej. Zachęcam oczywiście do oglądania też innych wywiadów. No i co, widzimy się przy okazji oczywiście też kolejnych rozmów. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście wiadomości prywatne. No i co, jeszcze raz dzięki, życzę Dziękuję. Powodzenia w dalszej karierze takiej już poza piłkarsko-boiskowej. Ale czy mam dalej grać jeszcze? Pewnie byłoby ciekawie, może no, już biegnie ten. Ale gdzieś jeszcze pogrywacie, nie? Te takie mecze. No mamy akurat właśnie teraz niedawno graliśmy właśnie z reprezentacją Portugalii. Jako reprezentacja Polski Old Boyów, także no. Bardzo fajne spotkanie i zamierzamy jakby kontynuować tą drogę i nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, ale na wiosnę będą fajne dwa mecze prawdopodobnie. O. Słuchaj, to ty w ogóle możesz powiedzieć, co dalej z tobą będzie? No wiesz co, to zobaczymy. Gdzie się w ogóle kibice będą mogli... No wiesz, na stadionie jednym czy drugim okay. Zobaczymy, wiesz, zobaczymy, co czas pokaże. Okay. Ja dopiero jestem świeżo 2 tygodnie w Polsce, także zobaczymy, co czas pokaże. Dobra, trzymamy kciuki, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Dziękuję, cześć.